Jawor, województwo dolnośląskie. To kolejne obok Świdnicy miasto, gdzie dumnie stoi Kościół Pokoju. Wyjątkowa protestancka świątynia wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obiekt musiał powstać w rok, w odległości strzału armatniego od murów miejskich, a budowniczowie mieli prawo używać tylko i wyłącznie materiałów niegodnych domu Bożego. Piasku, gliny, drewna i słomy. O kamieniach, cegłach i gwoździach nie mogło być nawet mowy. Mimo to świątynia przetrwała i zachwyca każdego, kto wstąpił w jej progi już od przeszło 350 lat. Po 30 latach walk, 24 października 1648 roku zawarty został tzw. pokój westfalski. Na jego to mocy protestanccy Szwedzi skłonili katolickiego cesarza Ferdynanda III Habsburga do wydania śląskim luteranom pozwolenia na budowę trzech świątyń. Z uwagi na okoliczności wszystkie nazwano kościołami pokoju. Do dziś przetrwały dwa. Omawiana przez nas niedawno świątynia w Świdnicy i prezentowany dziś kościół w Jaworze. Głogowska budowla przetrwała niewiele ponad 100 lat i spłonęła w 1758 roku, prawdopodobnie od uderzenia pioruna. Po wojnie 30-letniej, która wycieńczyła Europę, brakowało wszystkiego, nawet najprostszych materiałów budowlanych. Jaworskie mieszczaństwo nie było więc w stanie sfinansować budowy kościoła. Dlatego też wysłano do północnych krajów protestanckich trzech specjalnych emisariuszy, którzy mieli zabiegać o materialne wsparcie przedsięwzięcia. Do Jawora powrócili po 2 latach, przywożąc w sumie 4600 talarów. W projekcie zastosowano konstrukcję ryglową. Szkielet z drewna wypełniono zaprawą z gliny, słomy i kawałków drewna. We wnętrzu nawy głównej podziwiać możecie aż 4 piętra drewnianych empor. Niezwykle ciekawa jest kolejność ich budowy. Najpierw powstały drugie i czwarte, potem dopiero pierwsze i trzecie. Frontony drugiej empory zdobione są 72 malowidłami prezentującymi sceny z Nowego Testamentu. Czwarte piętro to z kolei 71 obrazów ze Starego Testamentu. Empory pierwsza i trzecia prezentują natomiast herby i siedziby szlacheckie zasłużonych dla Jawora rodów. Znalazło się tu miejsce chociażby dla słynnych świnków, o których opowiadaliśmy Wam ostatnio.
Najpiękniejszym i bodaj najcenniejszym elementem wystroju pozostaje słynna barokowa ambona z 1670 roku, wykonana przez niejakiego Mateusza Knotę z Legnicy. Jej szczyt wieńczy pozłacana figura Chrystusa Zmartwychwstałego. Kosz natomiast zdobią postacie czterech ewangelistów – Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Największą uwagę zwraca jednak okazały anioł u podstaw ambony, trzymający wieczną Ewangelię. Obecnie kościół jest restaurowany, co nieco utrudnia podziwianie malowideł. Rusztowania nie są jednak w stanie przyćmić piękna nawy głównej. Dlatego serdecznie zapraszamy Was do Jawora. Łowcy przygód polecają.